Dzień dobry. Znajdujemy się na hali Mozi. Za nami kolejna już edycja amatorskiej ligi koszykówki. Z nami jest pan Jerzy Koszuta. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, wygrywacie całą ligę. Ostatni mecz sezonu zakończył się waszym zwycięstwem 60-68. Proszę powiedzieć parę słów o tym meczu oraz ocenić swój występ. Mecz bardzo ciężki, tak? Taki gatunek może nie dla kibiców, bo brzydki, dużo kłótni, czy z sędziami, czy między zawodnikami. W każdym bądź razie na ten mecz musieliśmy wygrać minimum 6 punktów, żeby wygrać ligę w tym roku, tak? Ponieważ pierwszy mecz z Armagedonem przegraliśmy 5 punktami. No i małe punkty by się liczyły, bo tylko oni byli bez porażki, tak? I ta porażka ich 8 punktami spowodowała to, że wygraliśmy tą ligę. A co do komentarza, do swojej oceny, ja siebie nie będę oceniał, to jest liga amatorska, robimy, przynajmniej ja robię teraz to, co robiłem przez całe życie, bo to kocham i bardzo, no, całe swoje serducho wkładam, mimo tego, że to jest tak naprawdę mecze o nic, bo liga amatorska, ale bardzo się cieszę, że jeszcze jestem w stanie coś tam pobiegać i żeby sobie samemu radość sprawić i myślę, że wszystkim dookoła, bo trochę kibiców przychodzi na tą ligę. Rozumiem. Ten sezon był bardzo trudny. Jeśli miałby pan go ocenić w całej perspektywie, co było takim kluczem do sukcesu, do wygrania całej ligi? Myślę, że mieliśmy szeroką ławkę doświadczonych chłopaków, którzy każdy gdzieś tam w przeszłości grał w koszykówkę, w tym momencie już tego nie robi, czy zawodowo, czy może w jakimś większym wymiarze. Spotykamy się, mamy z tego przede wszystkim ogromną radość. Liga, no, cała, no, toczyła się, powiedzmy, po naszej myśli, poza tym jednym meczem z Armagedonem, gdzie, no, skuteczność nasza wtedy nie była dobra i nie wpadało i niestety przegraliśmy wtedy ten mecz, ale myślę, że, no, cała liga była bardzo fajna i no, robimy właśnie to, co chcemy, co lubimy i mamy szeroką ławkę i no, myślę, że jeszcze nie jednemu młodemu chłopakowi, którzy nawet i w szkółce są, to możemy pokazać, że ambicje naprawdę dużo robią. Teraz czas na świętowanie. Serdecznie gratuluję zwycięstwa i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo. Myślę, że będziemy świętować tytuł ponaddźwiękowcy, chyba pierwszy raz w historii, także ogromne święto. Dziękuję bardzo.